Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Zapraszam do nowego filmiku, w którym pokażę Wam taką oto zabawkę od Slimy. Będzie to mały duszek glutowaty, a właściwie glut w środku, takiego właśnie takiej formy duszka od firmy Joke. I zobaczmy, co tutaj w środku będzie. Chciałam Wam właśnie przedstawić ten bryloczek, no bo tak naprawdę jest to dość spory, ale jednak bryloczek na takiej sprężynce silikonowej, elastycznej. No i jest tutaj zawieszka, oczywiście, no jak to bryloczek. No i jest to duszek, który być może świeci w ciemności, nie wiem, ale ma w środku na pewno takiego właśnie gluta. Zobaczmy, jak on wygląda w środku, bo o ten środek głównie chodzi. Sama zabawka, czy sam bryloczek ma formę duszka. Taki śmieszny duch. Ale tutaj mamy taki koreczek, który zatyka w środku gluta. Czyli często występujący na naszym kanale glut. Szlamowata masa. Udało mi się w końcu to otworzyć. I wyciągnijmy tego glutka. Zobaczmy, jak on wygląda i czym on faktycznie jest. O, okej, okay, czyli duszek jest przezroczysty, a sam glutek wypełnia właśnie ten bąbelek, który jest chyba brzuszkiem tego ducha. Zobaczmy. Dokładnie. Także tak to wygląda. No i ten glucik oczywiście można zduszać, może trochę antystresowo się nim bawić. Czyli kolejna zabawka antystresowa. Można do tej kolekcji ją dołożyć. Rozciąga się. Można go kulać, zduszać, rozciągać. Możliwości do usuwania stresu za pomocą tego duszka jest wiele w takim razie. A właściwie wnętrza w duszka. Można go rozerwać i z powrotem połączyć. Jest taki, jak widzicie, silikonowo-elastyczny, glutowaty. Można go o tak rozciągać, trochę jak gumę balonową. Zobaczmy, czy się przedrze. Jest dość delikatny. Elastyczny, odbija się, zobaczcie, troszkę taki kauczukowy. Takie właśnie wnętrze naszego duszka. Slimy. No i cóż, taki krótki test. No i oczywiście jest to bardzo poręczne, można powiedzieć. Fajny bryloczek, który zawiesić można wszędzie i zawsze ze sobą mieć. Pod ręką, słuchajcie, otworzyć mu brzuszek, no i podusić sobie to, co jest w środku, czyli właśnie ten glut. Pachnie dość, no tak typowo jak cała reszta tych takich glutowatych ciastolin. Także co? Jeszcze mogę powiedzieć, kolor, jak widzicie, ma neonowo-żółty. Można go zawsze z powrotem odłożyć, zakorkować. No i w formie naszego duszka mieć ze sobą. Tutaj mamy haczyk, który przypiąć można zawsze sobie do torby, czy do spodni, czy gdziekolwiek indziej. No i takiego duszka ze sobą mieć. No i co powiecie? Piszcie oczywiście komentarze. Ja uważam, że jest naprawdę fajny. Lajkujcie oczywiście, jeśli podoba się Wam zarówno ten duszek, jak i dzisiejszy test, dzisiejszy filmik. No i jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zapraszam do klikania i subskrybowania, by być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Do zobaczenia!